wiązać pół kangura z chusty kółkowej, czyli alternatywa dla tradycyjnego wiązania kółek. Cześć, ja nazywam się Monika Osińska-Żabka i dzisiaj chciałabym zaproponować Wam alternatywę do tradycyjnego wiązania chusty kółkowej. Dzisiaj zawiążemy sobie pół kangura z kółkami na plecach. Patrzcie uważnie, bo to jest bardzo ciekawe wiązanie, zwłaszcza dla osób, którym kółka, które schodzą nam z ramion, często za bardzo wchodzą na dziecko. W tym momencie mamy to ciekawe rozwiązanie. Zaczynamy od tego, żeby przygotować sobie porządnie chustę kółkową. Podobnie jak w przypadku tradycyjnego wiązania, wiążemy chustę kółkową ze skrzyżowaną krawędzią i zbieramy sobie chustę w całość. Przekładamy przez kółeczka i rozkładamy i przekładamy przez drugie kółko. I teraz znowu bardzo istotna rzecz, czyli wyciągamy sobie tą krawędź, która będzie na górze i tą krawędź wyciągamy tutaj na sam początek. I tu układamy, robimy porządek w kółeczkach. Bardzo, bardzo istotna rzecz. Znowu czerwona krawędź ma nam się składać z czerwoną. Powiem szczerze, jak ktoś zaniedbuje ten element, to potem knie na chustę kółkową, na czym świat stoi. Więc jeżeli chcecie robić to dobrze i chcecie robić, stosować, używać tą chustę kółkową z przyjemnością, to nauczcie się robić porządek na kółeczkach. Więc tu wszystko musi być idealnie porozkładane. Jak już mamy ładny wachlarzyk, wtedy przeciągamy sobie przez kółka, sprawdzamy, czy wszystko tu nam gra i jest ok. Więc kiedy mamy w ten sposób przygotowaną chustę kółkową, to teraz zmieniamy rękę, a mianowicie kółka schodzą nam na plecy, natomiast my tutaj wyciągamy sobie krawędź, i drugą część tej krawędzi, popatrzcie, wyciągamy na dolnej części ręki, na ramieniu. Resztę dajemy sobie pod szyję. I teraz mamy już miejsce przygotowane na naszego malucha. Zwróćcie uwagę, że ta krawędź, która tu będzie u góry na dziecku, ona ląduje nam tu na ramieniu. I tu musi iść od dołu w kółkach. Więc to skrzyżowanie, które wcześniej było na plecach, teraz wychodzi nam na ramieniu z przodu. I tu mamy miejsce na dziecko. Biorę sobie tego naszego małego człowieka i wkładam go do chusty. Osadzam sobie dziecko na chuście. Łapię teraz, popatrzcie, tą górną krawędź i naciągam ją na dziecko. O, tu nam chyba się noga jeszcze gdzieś zawinęła, trzeba ją poprawić. Dziecko tu siedzi z pięknie podwiniętą miednicą, siedzi nam tu na dole. Zaciągamy górną krawędź, układamy rączki z jednej i drugiej strony. I tu właśnie poprawiamy przede wszystkim ten materiał, żeby nic nam się tutaj nie skręcało. I teraz najpierw zabezpieczamy górną krawędź i teraz zobaczcie, ciągnę samą czerwoną krawędź tu w kółku. Tu mamy kółeczko. Ja w tym kółku ciągnę czerwoną krawędź i teraz zabezpieczam miednicę, układam dziecko, naciągam dosyć mocno tutaj ten materiał cały od góry, układam miednicę, podwijam ją elegancko i teraz łapię sobie za część zieloną i część żółtą i dociągam ją elegancko w kółkach. I zobaczcie, te kółka zostają nam cały czas dosyć mocno na plecach, natomiast dziecko ładnie jest ułożone i mamy typowe tutaj kangurkowe rozwiązanie, które, no popatrzcie, nie przeszkadza dziecku. Pozycja jest no prawie identyczna do tej pozycji, którą mamy w kółku, troszeczkę obrócone są krawędzie, ale całkiem fajnie nosi się w tym wiązaniu. No i właśnie to najważniejsze, o czym już wspominałam, czyli to, żeby kółka nie przeszkadzały nam na dziecku, nie schodziły nam na dziecko. Polecam Wam to wiązanie, bo ono jest i eleganckie, i wygodne, i jest naprawdę super pomysłem na trochę inne zastosowanie chusty kółkowej. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że będziecie to ćwiczyć, że będziecie pokazywać
zdjęcia i oznaczać mnie w waszych próbach wiązania na różnych grupach facebookowych czy w innych miejscach, Instagramach. Namiary na mnie znajdziecie też poniżej. Natomiast ja zapraszam was na kolejne materiały.